12-14. Christina Barkelini pojawia się na placu gry. Kolejna zmiana w zespole z Nowary. Punkt przyznany drużynie Pesaro, ale chyba sędzia popełnił błąd i tutaj będziemy mieli zmianę decyzji, bo przecież Francesca Ferretti była w drugiej linii. Tak jest, to był błąd i sędzia chyba zmienił swoją decyzję. Oczywiście. Teraz już wątpliwości miał nie będzie. Dobrze dograna piłka do siatki. No a jeżeli Francesca Ferretti nie może korzystać ze swoich środkowych, no to ma na lewym skrzydle niezawodną dzisiaj Karolinę Costa Grande. Bardzo sygnalizowana wystawa. Berg przygotowane na takie rozwiązanie siatkarki z Cavolini. One mają jeszcze jedną, trzecią już kontrę w tej akcji. Coraz mocniejsze te ataki w wykonaniu gospodyń dzisiejszego spotkania. Wprawdzie udało im się teraz zdobyć punkt dość szczęśliwie, bo błąd i to prosty popełniła prowadzona na boisko Christina Barkelini. Wcześniej świetna obrona ataku Karoliny Costa Grande, ale gdzieś tam tej wisienki brakuje na tym torcie, który dziś prezentuje nam zespół z Nowary. Ten zespół niby gra dobrze, w ataku nieźle. Nieźle prezentuje się także w grze obronnej, ale jednak te pojedyncze akcje, pojedyncze błędy przytrafiają się w najmniej oczekiwanych momentach. Z kolei gospodynie siatkarki z Cavolini Pesaro dzisiaj w tych najważniejszych momentach naprawdę bez błędu. Sara Ancanello i Katarzyna Skowrońska. Zobaczymy, być może nasza siatkarka wróci na boisko jeszcze w tym secie, w tym meczu. Początek miała naprawdę kapitalny. No a teraz chyba te zmiany powrotne będą nieuniknione, bo jeżeli nie może już przerywać w jakikolwiek sposób gry trener asystelu, no teraz chyba jeszcze poprosił o czas, aby jak najszybciej przerwać tą serię Pesaro. Tak jest, czas dla Dejana Bdiowicza. Niemniej jednak ta przewaga gospodyń rośnie i to w zastraszającym dla niego tempie. Cztery punkty przewagi to jeszcze nie jest może jakiś olśniewający wynik na tym etapie seta. Niemniej jednak taką stratę bardzo trudno odrobić w samej końcówce partii. Tam gdzieś te punkty uciekają niezwykle szybko. Będzie jeszcze jedna zmiana, popatrzmy. Tutaj sygnalizacja arbitrów. To Katarzyna Skowrońska. No, być może realizator za chwilę zaprezentuje nam zawodniczkę, która pojawiła się na boisku. Moana Ballarini. To jest siatkarka, która nominalnie występuje także na pozycji libero. Zatem chodzi tutaj bez dwóch zdań o wzmocnienie gry w drugiej linii, gry w obronie. No, mając Ballarini i Paolo Cardullo w drugiej linii spokojnie, te dwie zawodniczki mogą przyjmować piłkę przy każdym niemal serwisie rywalek. Zupełnie odciążyć przyjmujące z atakiem od gry w destrukcji. No ale trzeba też przy okazji popracować nad blokiem. Tutaj Francesca Ferretti, rozgrywająca drużyny z Pesaro, nie ma żadnych kłopotów ze zgubieniem bloku.
Sheila. Myli się w ataku Sania Popowicz, zawodniczka, która zmieniła Katarzynę Skowrońską. No ale nic ciekawego do gry nie wniosła. Teraz popełniła kolejny błąd. No i od razu po tej nieudanej akcji zameldowała się na ławce rezerwowych, a Katarzyna Skowrońska wróciła na plac gry. Sheila. 19 do 14. Pełna kontrola sytuacji przez zespół z Kawolini. Świetna asekuracja Wilhoven. Znowu mamy festiwal gry w obronie. Znowu libero Pesaro. No i znowu ta piłka wpada gdzieś tam w środek boiska. Złapała się za głowę Elke Wilhoven. Świetne dwie obrony wcześniej. Teraz ta piłka dostarczona jeszcze tutaj przez ambitnie grającą na lewej stronie boiska Karolinę Costa Grande. No i znów brak w komunikacji dwóch Brazylijek, Sheila i Marii. Punkt dla asystelu. Lind Seiberg. Serwis w aut. Punkt dla gospodyń. 20 do 15. No i Skavolini. Blisko, blisko, coraz bliżej wygrania niezwykle ważnego i prestiżowego przy okazji meczu z asystelem. Costa Grande. Znów dobry serwis. Musi przebijać piłkę na drugą stronę, ale proszę spojrzeć, jak dobrze tą piłkę zagrała Elke Wilhoven. Kłopoty miały z dostarczeniem jej do rozgrywającej siatkarki Nowary. W ostatniej chwili udało im się obronić w tej sytuacji, a punkt zdobyła Sara Ancanella. Kelini spokojnie przyjęty serwis. No i teraz Francesca Ferretti z drugiej piłki. Niezwykle agresywna kiwka. Dobrze wykonana. Wolną, niebronioną strefę boiska, co wywołało uśmiech vis-a-vis tej siatkarki. Lindsay Berg. Zmiany powrotne. Wróciła Waleskinia. Zmiana także z tego, co widzimy w drużynie Pesaro. Pojawia się Ilaria Garzaro w miejsce Martiny Guigi. No, być może ta zmiana spowodowana właśnie tym, że Guigi w ostatnich akcjach zagrała na zero z przodu. Czuła tylko wiatr na palcach po udanych atakach siatkarek asystelu. Lucia Lungi, ona także pojawiła się na placu gry, w polu zagrywki. Francesca Ferretti zasygnalizowała już swoim koleżankom z drużyny, jak rozegra piłkę. No i zobaczymy, co oznacza 0 i 2 złożone palce. No, to raczej na sytuacyjną wystawę tutaj wyglądało akurat. Wykorzystanie Sheili na prawym ataku z drugiej linii to jest ostateczność już. Tym bardziej, że ta akcja przeprowadzana jeszcze dodatkowo w miarę dobrym tempie. No i znowu asekuracja, znowu przewaga, ta przewaga, którą wygrywa się mecze we włoskiej lidze. Marii, 23 do 17, no i już gospodyniom dzisiaj nikt i nic nie powinno odebrać zwycięstwa. I to zwycięstwa 3 do 0. Jeszcze muszą zdobyć tylko 2 punkty, ale po tym, co widzimy, wydaje się to tylko i wyłącznie kwestią czasu. Opóźniają jeszcze jak mogą grę siatkarki asystelu, starają się wybić z tego rytmu gry drużynę swoich przeciwniczek, ale jak widzimy, na nic to wszystko się tutaj zdaje.
No i znowu świetna gra w obronie gospodyń spotkania. No i Marii, która wygrywa na siatce pojedynek z Lindsayberg, która wbiegała jeszcze do pierwszej linii. Z góry stała na straconej pozycji w tej sytuacji, a tutaj wcześniej. No, jedna z cichych bohaterek tego dzisiejszego spotkania, Elke Winhoven, libero drużyny Pesaro. Już tam złapały się za ręce siatkarki z Cavolini, chciały podnieść je razem w górę w geście triumfu. No ale na ten triumf muszą jeszcze chwilę zaczekać. 5 bez konsekwencji piłek meczowych do wykorzystania ma zespół z Cavolini. Jedną z nich spokojnie powinien wykorzystać. Czy tą drugą? Sheila i wszystko jasne. 25 do 18 w secie trzecim. 25 do 20 w secie drugim.